Problemów związanych ze oświatą, problemów związanych ze szkolnictwem, z warunkami, jakie są stworzone dla uczniów, z wynikami pracy. Takowych problemów naprawdę w oświacie rejonu Wileńskiego nie ma. Problemy dotyczą całkiem innej dziedziny, to dziedziny polityczne. Tym razem jednak kwestie narodowościowe i wynikające z tego utarczki z instytucjami państwowymi pozostawiono. Konferencja kierowników placówek oświatowych rejonu Wileńskiego, która odbyła się w Niemęczyńskim Gimnazjum imienia Giedymina, miała wymowę raczej optymistyczną. Mówiono o realizacji państwowej strategii oświatowej, o wynikach egzaminów, osiągnięciach wychowanków, remoncie szkół, profesjonalizmie pedagogów. Nauczyciele z prawdziwego wydarzenia, więc no, są ludzie, którzy nie ograniczają się w czasie, prawda, i poświęcają tym swoim uczniom w jakiejś oddalonej miejscowości czas i nie tylko lekcyjny czas, prawda, pracują poza lekcjami, prawda, prowadzą różne kółka, różne zajęcia pozalekcyjne, organizują wycieczki, jakieś festyny, konkursy i to nie zawsze jest opłacalne. Pieniężnie to nie wygrywa nauczyciel, to jest nauczyciel, który poświęca się. Co prawda suche dane statystyczne przedstawione przez Ministerstwo Oświaty brzmiały jak zarzut. Pod względem wykorzystania środków z koszyczka ucznia na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i edukację pozaszkolną uczniów rejon wileński pozostaje na szarym końcu. Powoli przebiega proces akredytacji szkół lub przekształcania ich w szkoły podstawowe. Na razie wśród 59 szkół rejonu zaledwie 6 stanowią gimnazja. A zgodnie ze strategią Ministerstwa Oświaty proces akredytacji ma zostać zakończony w roku 2012. Tymczasem wiele szkół rejonu nie może podejść do akredytacji, gdyż nie spełnia podstawowego wymogu. W szkole powinny istnieć dwie równolegle klasy liczące po 15 uczniów. Absolutnie nie akredytowane są tylko dlatego, że mają niski poziom nauczania, że coś tam nie gra, prawda, że tam nie ma specjalistów. One po prostu nie mogą być akredytowane z tego powodu, że jest mniej dzieci niż powiedzmy w innych samorządach. I prosimy o to, aby jednak jakieś ulgi były, prawda, w kompletowaniu klas. Więc to, że my nie przystępujemy do akredytacji, to całkiem nie jest jakość nauczania, a to jest po prostu to bariera, którą nie możemy przekroczyć. O małej liczbie uczniów w klasach mówiono nie tylko w kontekście specyfiki rejonu wileńskiego. Jest to palący problem całej Litwy. Kiekvienais metais rugsėjo pirmosios laukiam su nerimu, o kiek bus vaikų. Vaikų mažėjimas yra didelis. Vidutiniškai kiekvienais metais netenkam per 20 tūkstančių mokinių. Prieš porą metų esam paskaičiavę, jeigu palygintumėm 1999 metus, tai mes jau netekom viso Vilniaus miesto plus Panevėžio miesto. Mažai vaikų, vadinasi, mažai pamokų. Pamokų mažai pinigėlių, mažai žmonės ima daugiau darbo arba iš vis išvažiuoja, atsiranda mokytojų kaita. Ir tai yra tokia problema iš tikrųjų lemianti kokybę. A jednak wyniki egzaminów maturalnych z ubiegłego roku szkolnego świadczą o wysokim poziomie nauczania. Procent uczniów, którzy pomyślnie zdali egzaminy, jest wyższy niż wskaźnik krajowy ze wszystkich przedmiotów oprócz chemii. Egzaminy z języka angielskiego i niemieckiego zdało 100% kandydatów. Wśród maturzystów rejonu wileńskiego było 8, którzy otrzymali maksymalne 100 punktów z jednego z egzaminów państwowych. 100% frekwencja była na egzaminie z języka polskiego jako ojczystego. Już 10 lat, jak egzamin z języka polskiego jest nieobowiązkowy, czyli jest wyrzucony, skreślony i już 10 lat mogliby szkoły polskiego nie składać. Natomiast w ciągu wszystkich 10 lat, po dzień dzisiejszy, w 100% wszystkie polskie szkoły składają ten egzamin. Na własne życzenie, na życzenie rady szkolnej, czyli na życzenie rodziców i uczniów samych, i nauczycieli, i wszystkich innych. I o tak właśnie powinniśmy reagować na różne inne posunięcia skierowane przeciwko naszemu szkolnictwu. Tymczasem w przededniu nowego roku szkolnego wiadomo, że w ławkach szkół polskich rejonu wileńskiego zasiądzie 400 pierwszaków, w litewskich 300, w rosyjskich 25. Dobre wieści są także w kwestii przedszkoli. Powiedzmy przed 5 gdzieś lat było wiele mniej przedszkoli z polskim językiem wychowania niż jest w dobie obecnej. Przedszkole w Mieckunach będzie zbudowane i przyjmie dzieci od 1 stycznia i będzie przeznaczone dla mieszkańców narodowości polskiej, ponieważ w Mieckunach dotychczas działało przedszkole powiatowe, a obecnie należące do Ministerstwa Oświaty, w którym dzieci były wychowywane wyłącznie w języku litewskim. Część również dzieci z polskich rodzin zostanie przyjętych w przedszkolu, które niebawem otworzy swoje podwoje, a to jest jeszcze jedno przedszkole w Niemęczynie.